Witam Państwa bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że u Was nie pada, ale mamy taki, a nie inny stan aury. Także prosiłbym na początek o jakiś sygnał na czacie, czy jestem słyszany. I zaczniemy dzisiejsze nasze spotkanie. Na razie nie mam żadnego odzewu, czy słychać mnie. Widać i słychać. Super. Drodzy Państwo, no, tak jak zawsze proszę, byście słuchali tego, co mam do powiedzenia sercem. Okazuje się, że ostatnie badania mówią o tym, iż tak naprawdę nasze informacje docierają do nas w pierwszej kolejności poprzez nasze serce. Dopiero z serca idzie impuls do mózgu, dopiero mózg zaczyna analizować, reagować i rozsyła tą informację do poszczególnych komórek całego organizmu. Także no, okazuje się, że no, serce ma tą kluczową rolę, jeżeli chodzi o odbieranie na poziomie, powiedziałbym, bardzo subtelnym, takim poziomie intuicyjnym tego wszystkiego, co dociera do nas z otoczenia. Nasza kultura zachodu rozwinęła jednakże no, wszystkie te elementy, które są, że tak powiem, tożsame z naszym mózgiem, rozumem, jak zwał, tak zwał, nie chce wchodzić tutaj w zależności i tak dalej. Drodzy Państwo, dzisiaj powiemy sobie tak troszeczkę bardzo ogólnie, podsumowując pewne rzeczy i artykuły, które uważam są warte no, pochylenia się nad nimi po to, żeby poszerzyć sobie trochę horyzonty myślowe. Dosyć dużo mówimy sobie na temat tego, jak to dzisiaj wygląda ten nasz świat, że ludzie są skorumpowani, zresztą sami siebie korumpują. Są pewne siły, którym na tym bardzo zależy. I dla przykładu, żeby pokazać, że jednak no nie do końca tak jest, że te przebłyski świadomości pojawiają się gdzieś na każdym etapie. Artykuł z takiego pisma Eurogospodarka, który wpadł mi w ręce w tym tygodniu. Artykuł pod tytułem Pandemonium. I pozwolę sobie kilka rzeczy z tego artykułu zacytować, żebyście Państwo no, też poszerzyli sobie wiedzę w tym temacie a propos tego, co się dzieje dookoła nas. Dlaczego ciągle straszą nas pandemią? Czy dzisiaj w globalnym świecie liczy się tylko kasa, bo skorumpowanych wciąż przybywa? Ptasia i świńska grypa w przeróżnych odmianach. Choroba Creutzfeldta Jakoba, znana jako choroba wściekłych krów, wirus SARS i tak dalej, co i rusz tam wymyślają jakieś nowe choroby. Każda z wymienionych stała się kilka miesięcy pożywką dla mediów, polujących na gorący temat. Każda miała okazać się śmiercionośną dla cywilizacji. A o każdej zdążyliśmy już zapomnieć. O co chodzi ze współczesnymi pandemiami? W 2010 roku Rada Europejska chciała zwołać komisję śledczą, której zadaniem miało być ustalenie, czy pandemii ptasiej grypy nie wykorzystano dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, który zarobił gigantyczne pieniądze dzięki sprzedaży szczepionek rzekomo zwalczających wirusa AH1N1. Luis Maria de Puig, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, powiedział wówczas: Ogłoszenie pandemii świńskiej grypy to największy skandal medyczny w historii. Miliony ludzi szczepiło się nieprzetestowanymi szczepionkami, narażając się na nieznane skutki uboczne. Poza tym doszło do ogromnego marnotrawstwa środków publicznych. Ja może jeszcze raz powtórzę, zacytuję to, co powiedział no, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego. Ogłoszenie pandemii świńskiej grypy to największy skandal medyczny w historii. Miliony ludzi zaszczepiło się nieprzetestowanymi szczepionkami, narażając się na nieznane skutki uboczne. Poza tym doszło do ogromnego marnotrawstwa środków publicznych. A jak to wyglądało w naszym kraju? No, pani Ewa Kopacz, która stała na stanowisku, że nie kupi szczepionek,
No, przyjrzymy się w kontekście tego artykułu. Ja później z Państwem się podzielę swoim własnym zdaniem, bo ja się cały czas zastanawiałem, czy to wynikało ze świadomości pani Ewy Kopacz, która żądała badań potwierdzających brak skutków ubocznych, ewentualnie wzięcie odpowiedzialności za te skutki uboczne na siebie, czy to wynikało właśnie z jej wiedzy, czy raczej z braku kasy. W każdym bądź razie pewne dane, które są tutaj podane, otwierają trochę oczy. Włochy zakupiły 48 milionów szczepionek. Francja kilka milionów więcej. Pomnóżcie to Państwo razy stawkę, zobaczcie, jak ogromne pieniądze wchodziły w grę. Zresztą w jednym z Nexusów, pamiętam, był taki dosyć ciekawy artykuł, w którym pokazano, że firmy, które produkowały szczepionkę, produkowały ją na odmianę wirusa, którego jeszcze de facto nigdzie nie było. Tutaj wchodzą w grę daleko idące działania lobbystyczne w kierunku właśnie przekonania decydentów o tym, że to jest jedynie słuszna droga. Z tych zakupionych milionów szczepionek, powiedzmy, że jeżeli chodzi tylko o Francję i Włochy, to jest ponad 100 milionów, wykorzystano zaledwie 1/10 dostępnych dawek, a epidemiczne skutki w postaci masowej fali zgonów zainfekowanych ludzi w ogóle nie wystąpiły. Reszta szczepionek albo do dziś zalega w rządowych magazynach, albo została zniszczona, bo nie było komu jej odsprzedać. Do dziś trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, na czym polegał tzw. fenomen grypy AH1N1. Polska minister zdrowia Ewa Kopacz po podjęciu motywowanej głównie dziurą budżetową, nie zaś zdrowym rozsądkiem decyzji o wstrzymaniu się z zakupem szczepionek zbierała gratulacje ze wszystkich stron. Po 3 latach Gazeta Polska dotarła do danych Głównego Urzędu Statystycznego świadczącego o tym, że jednak w 2009 roku w wyniku chorób układu oddechowego i krążenia typowych dla infekcji tym wirusem zmarło prawie 7 tysięcy osób. Mało kto dowiedział się o tym, że po największej fali zainteresowania mediów pani minister Kopacz ostatecznie zmieniła swoje zdanie i znalazła w budżecie 70 milionów złotych na zakup szczepionek starego typu, które na dodatek po czasie i odpowiednim przebadaniu okazały się zupełnie obojętne na wirusa AH1N1. Czyli jak widzimy, tak naprawdę, mimo tego, że była chyba świadoma, że niezakupienie szczepionek jest dobrą decyzją, mimo tego, że oficjalnie składano jej gratulacje, to już po całym szumie medialnym zakupiła, wydała 70 milionów. Ja powiem szczerze, myślałem, że została panią marszałek Sejmu tylko dlatego właśnie, że miała odwagę być stanowcza w tym swoim postanowieniu. Dzisiaj z perspektywy czasu okazuje się, że nią została właśnie dlatego, chyba dlatego, że komuś dała zarobić 70 milionów złotych. Tak lekko ręką, naszych publicznych pieniędzy. Tak naprawdę można powiedzieć, że prawie 2 złote z kieszeni każdemu obywatelowi wyjęła od niemowlaka po dorosłego w tym państwie. Zawsze mówię, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Ale popatrzmy teraz na kwestię zdrowia. I także, drodzy Państwo, nie mamy co się łudzić. Nasze zdrowie to jest potężny biznes. Dla tych, którzy spróbują nam wmówić, że taka, a nie inna droga jest jedynie słuszną. Świński biznes. Kiedy w czerwcu 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię świńskiej grypy, kilka redakcji postanowiło sprawdzić najpierw motywację tej decyzji i ich słuszność. Wśród nich znalazły się duńskie Information oraz rosyjskie Nowe Izwiestia. Kiedy wzięli pod lupę skład organów decyzyjnych WHO odpowiedzialnych za podjęcie takiego rozporządzenia, dotarli do faktu, który wielokrotnie przytaczany był przez niezależne związki lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów. Wniosek był jeden. Osoby odpowiadające za tego typu decyzje nie są niezależnymi ekspertami pracującymi dla agendy ONZ. Funkcje w WHO często łączą się ze stanowiskami w firmach farmaceutycznych. I tak na przykład wirusolog dr Albert Osterhaus z Erasmus Medical Center w Rotterdamie powiązany jest z wieloma koncernami farmaceutycznymi. Dr Frederick Hayden oprócz doradzania WHO w sprawie szczepionek działa na rzecz takich koncernów farmaceutycznych jak Roche,
Roche to jest firma farmaceutyczna, która powstała po rozwiązaniu firmy Hoche, wchodzącej w skład IG Farben swego czasu. Także no, jak się prześledzi pewne rzeczy, to no, włosy dęba stają. Kolejna firma, w której pracuje pan Hayden, to jest RW Johnson, Smith Klein Bingham i Glaxo Welcome. Zaś dr Arnold Monto współpracuje z MedImmune, Glaxo Welcome i Virop Pharma. Pełna lista podobnych przypadków byłaby znacznie dłuższa. Według informacji Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, skrót ECDC, współczynnik umieralności na świńską grypę w Szwecji, gdzie zastrzyki otrzymało prawie 6 milionów osób, wynosi 0,31 na 100 tysięcy osób. W Niemczech, gdzie zaszczepiono 8% obywateli, współczynnik wyniósł dokładnie tyle samo. W Polsce, gdzie nie podjęto żadnej akcji profilaktycznej, tutaj piszą, ja się nie zgodzę z tym, że to jest akcja profilaktyczna, ale no dobra. Podczas pandemii świńskiej grypy wskaźnik ten wyniósł 0,47 na 100 tysięcy mieszkańców. Statystycznie masowe szczepienia uratowały przed skutkami choroby 6 Szwedów. W tym samym czasie 168 cierpiało na powikłania wywołane skutkami ubocznymi tychże zastrzyków, które zdaniem wielu osobistości świata medycznego nie zostały poddane odpowiednim badaniom przed podaniem pacjentom. Także zobaczcie Państwo, to są dane i to są fakty, tak? Jeżeli potężne wydane pieniądze no, oszczędziły, że tak powiem, choroby 6 Szwedom, a za to przysporzyły dolegliwości 168 innym, to jakiś sens stosowania takich działań? Trup w rzece. Błędem byłoby jednak twierdzić, że ogłaszane w nieregularnych odstępach globalne pandemie są wymysłem przemysłu farmaceutycznego, mającego napędzać ich biznes. Gdybyśmy powiedzieli tak na przykład w Szanghaju, prawdopodobnie wielu mieszkańców wskazałoby nam faktyczne ofiary spośród swoich bliskich. Jeszcze w marcu tego roku w Chinach odkryto kolejny szczep zwierzęcej grypy oznaczony jako H7N9. H w skrócie oznacza hemaglutyninę, a N neuraminidazę. Te białka, odgrywające kluczową rolę w infekcji, łączą się z komórkami zwierzęcymi, umożliwiając wchłonięcie wirusa. Odkrycie nowego wirusa miało miejsce w dramatycznych okolicznościach. W marcu w nurcie Yangtze, jednej z najbardziej zanieczyszczonych rzek na świecie, dostrzeżono setki pływających świńskich ciał. Po kilku dniach do nurtu dołączyły łabędzie i kaczki w jeszcze większej ilości. Cuchnący gigant przyzwyczaił jednak obywateli państwa środka do wątpliwych wrażeń estetycznych. Skażenie Yangtze chromem, miedzią, ołowiem i pestycydami wielokrotnie przekraczało normy dopuszczalne na zachodzie, a śmierć zwierząt przypisywano zatruciu wody. Kiedy jednak trupy zaczęły zalegiwać na brzegach, a odór stał się nie do zniesienia, sprawą zajęły się w końcu władze. Szybko odkryto, że świńskie tusze pochodzą z hodowli w górnym nurcie rzeki, których właściciele w obawie o straty finansowe postanowili pozbyć się ich w najprostszy sposób. Już w kwietniu w szpitalach zanotowano 3 przypadki osób, w organizmach których wykryto wirusa. 2 z nich zmarły z powikłaniami układu oddechowego i krążenia, a we wszystkich 3 przypadkach były to osoby pracujące w branży mięsnej lub mające kontakty ze zwierzętami. Władze Hongkongu, doskonale pamiętające ekspansję wirusa H5N1 w 1997 roku i SARS w 2003 roku, natychmiast podniosły alarm. Chińskie władze podały do wiadomości publicznej sekwencję genetyczną wirusa zarówno w odmianie zwierzęcej, jak i ludzkiej. Badania wykonane przez dr Michaela Olarego z WHO dowiodły, że wirus nie może przenosić się bezpośrednio między ludźmi, ale jednocześnie, że jego zjadliwość i ryzyko powikłań stanowiących zagrożenie dla życia są znacznie większe niż w przypadku poprzednich odmian tzw. ptasiej grypy. Poprzednie wirusy, które wzbudziły olbrzymi alarm na Zachodzie, tak naprawdę tam miały najmniejsze znaczenie, niosły najmniejsze ryzyko i to bynajmniej nie ze względu na szczepienia. To Azja jest najbardziej zagrożona rozwojem kolejnych wariacji wirusów przynoszonych od zwierząt. I teraz wnioski.
Bagatelizowanie przypadków SARS, choroby Creutzfeldta-Jakoba czy ptasiej i świńskiej grypy byłoby niestosowne w kontekście tego, jak wiele ofiar pochłonęły pandemie w Chinach czy w Mongolii. Wnioski prowadzą nas jednakże zupełnie gdzie indziej i wskazują na zupełnie inną niestosowność. Według przeróżnych dostępnych dziś informacji dotyczących wirusów z przeszłości można dedukować, że faktycznie infekcje na wschodzie stały się znakomitą okazją dla przemysłu farmaceutycznego, aby zarabiać na zachodzie. Pomijając nawet przypadki szczepionek, które firmowane jako remedium na pandemię w rzeczywistości były w składzie kompletnie obojętne na wirusy. Ciężko nie dostrzec hipokryzji WHO i chłodnej kalkulacji korporacji farmaceutycznych. Rozczarowujące jest również działanie mediów, które nie dotarły do faktycznych informacji, które mogłyby w odpowiedni sposób naświetlić sprawę społeczeństwom Europy Zachodniej, woląc przepisywać informacje agencji prasowych. Odreszcze na plecach przyprawiać może myśl o tym, co stanie się pewnego dnia, kiedy będziemy mieli do czynienia faktycznie ze śmiercionośną pandemią, w którą nikt już nie będzie chciał uwierzyć, zniechęcony podsycanymi przez media sensacjami, pustymi jak wydmuszki i działającymi na korzyść przemysłu działaniami. Ja Państwu zacytowałem ten artykuł dlatego, że to jest taka gazeta, powiedziałbym, no, wydawana w środowisku urzędników, ale pokazująca pewnego rodzaju, no, stanowisko, powiedziałbym, takie neutralne poniekąd, ale pokazująca też fakty odbijające no, to, co się działo w rzeczywistości. I myślę, że takie artykuły trzeba nagłaśniać, bo to, o czym on na końcu powiedział, po prostu media no, publikują te informacje, które są dla nich wygodne. I tutaj no, trzeba po prostu, ja wiem, że to dużo czasu zajmuje, śledzenie pewnej prasy, bycie na bieżąco z pewnymi informacjami. My bardzo często idziemy na takie hasła populistyczne, które są nam sprzedawane w lekkostrawnej papce, ale to jest kolejna rzecz, no, wnikania w pewne rzeczy, które tak łatwo niby nam się sprzedaje jako najlepsze dla nas. Także... No warto na to zwrócić uwagę. Ja chciałem jeszcze Państwu dzisiaj przy okazji tego artykułu i tejże gazety pokazać jedną rzecz, ale to będzie troszeczkę później, bo w niej jest również o to może na sam koniec. O właśnie czosnku latowickim. W ramach tego oczyszczania, o którym mówimy, moja taka wielka prośba, my bardzo często szukamy różnych ziół gdzieś tam daleko, nie wiadomo gdzie, kupujemy wszystko, co jest tańsze. W tym artykule jest bardzo fajnie pokazane, czosnek latowicki zyskał już miano tak zwanego produktu regionalnego, czyli jest chroniony. To dzisiaj można kupić czosnek z Chile, czosnek z Ameryki Południowej, czosnek z Chin, który po rozgniecieniu robi się za chwileczkę zielony. Drodzy Państwo, no, prawda jest taka, ten nasz czosnek jest droższy, ale ma wszystko to, co powinien mieć. Nie stosuje się przy jego, w cudzysłowie, produkcji różnych sztucznych nawozów. Można powiedzieć, że to jest naturalny produkt i o bardzo wysokich walorach odżywczych i ja uważam, że no, powinniśmy jak największe ilości czosnku zjadać, dlatego że no, fakty historyczne również potwierdzają, że ci, którzy budowali piramidy, potrafili no, buntować się i strajkować w momencie, kiedy w pokarmie nie było czosnku. Czosnek ma ogromne właściwości dla naszego organizmu, właśnie trucia, między innymi eliminowania pasożytów, oczyszczania, działa jak naturalny antybiotyk. Ja wiem, że niektórzy mają już tak zniszczone organy wewnętrzne, że bardzo drastycznie on na nich działa, ale warto w tym momencie robić sobie tak zwane marynowane potrawy z czosnku. I drodzy Państwo, no i co ciekawe, tak? Artykuł o tym czosnku właśnie był w tejże gazecie, w gazecie dla urzędników. Warto naprawdę czasami głębiej się zastanowić i tutaj może tylko, no tutaj nie ma tego zdjęcia dokładnie pokazanego, ale to jest właśnie marynowany czosnek latowicki, jako też taka potrawa, powiedziałbym, może nie tyle potrawa, jako produkt regionalny, sprzedawany. Warto czasami właśnie poszukać takich rzeczy, które są no, nasze, rodzime. Będę chciał Państwu jeszcze na sam koniec dzisiaj przeczytać jedną fajną rzecz, jeżeli chodzi o relacje. Ja dużo ostatnio mówiłem o relacjach,
o relacjach międzyludzkich i z nieznanego ostatniego świata będzie taki fajny artykulik, który no, będę chciał poprzez niego Państwu unaocznić, jak wielkie znaczenie ma budowanie odpowiednich relacji. Bo tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz, którą wynosimy z tej planety. Wszystko tak naprawdę, te wszystkie materialne dobra, za którymi tak ludzie często zabiegają, właśnie ci, którzy pracują na tych wielu, wielu etatach, w pogoni za kasą. Ja ostatnie parę dni tutaj pomagam córce rozeznać się troszeczkę w uczelniach, w kierunkach. Zdała maturę, więc idzie gdzieś tam na studia jeszcze, nim wyjedzie. Chcę, proszę bardzo, niech się rozwija. Im więcej wiedzy, nigdy nie zaszkodzi. Ale co jest ciekawe, wielu z wykładowców na tych różnych uczelniach prywatnych to są ludzie, gdzieś, którzy pracują gdzieś tam na prywatnej uczelni. Tu ma parę godzin wykładu, tam ma parę godzin wykładu, no i trzepią tą kasę, tak? I czasami tak ją trzepią bez opamiętania, na zasadzie więcej, tak? No pytanie, ja zawsze sobie zadaję takie pytanie, no ile trzeba mieć, żeby w końcu się nasycić? Może te korzyści finansowe przechodzą już w tym momencie w inną formę korzyści, ale pytanie, czy aby przypadkiem gdzieś po drodze nie tracimy prawdziwych wartości. I teraz a propos tych prawdziwych wartości, które niszczymy, tak jak już wiele razy mówiłem Państwu o tym, że nie doceniamy tego, czym jest woda, nie doceniamy tego, co mamy za darmo, nie doceniamy zdrowia, które mamy, bo ono jest. Dopiero kiedy się psuje, tak, zgodnie z tym, co kiedyś powiedział nasz wieszcz, szlachetne zdrowie, ile kosztujesz, ten tylko się dowie, kiedy się zepsujesz. Warto naprawdę, bo to jest dużo mniejsza cena, którą się płaci, zwrócić uwagę na to i ta profilaktyka to jest dbanie o coś, co jest. To jest profilaktyka. Dlaczego o tym mówię? Właśnie w kontekście artykułu zjonizowane powietrze, jego wpływ na nasze zdrowie. Ja chcę Państwu troszeczkę to uzmysłowić, bo to jest taka rzecz, która jest dosyć słabo doceniana przez nas. No z racji tego, no teraz akurat mamy taką aurę, że jest dosyć chłodno, ale gdyby były duże upały, to wielu ludzi otacza się różnego rodzaju klimatyzacjami, buduje wokół siebie takie sztuczne środowisko. To sztuczne środowisko ma to do siebie, że no nie ma tych zdrowych czynników oddziaływających na nasz organizm. I tak może wprowadzę Państwa w to zagadnienie, bo myślę, że to warto nad tym się też pochylić. Co to jest jon? Odkrycie Benjamina Franklina dotyczące energii elektrycznej w powietrzu, które doprowadziły do wynalezienia piorunochronu oraz późniejsze prace naukowców z całego świata wykazały, że elektryczność w powietrzu pochodzi z naładowanych cząsteczek gazu zwanych jonami. Cała materia, stała, ciekła lub gazowa, składa się z cząsteczek. Każda cząsteczka posiada gęsty rdzeń zawierający cząstki elementarne, w tym dodatnio naładowane protony. Ten rdzeń jest otoczony przez ujemnie naładowane, szybko orbitujące elektrony. Normalna, neutralna cząsteczka powietrza ma taką samą liczbę protonów i elektronów, co czyni ją elektrycznie obojętną. Tę normalną, elektrycznie obojętną cząstkę uważa się za trwałą lub będącą w równowadze. To jest to, o czym my zawsze dążymy w naszym organizmie. Nasz organizm funkcjonuje wtedy, kiedy no, jest równowaga. Ja już Państwu kiedyś mówiłem, że każda cząsteczka, każda komórka w naszym organizmie jest około 10 tysięcy razy codziennie w ciągu dnia atakowana przez tak zwane wolne rodniki. Czyli gdzieś tam na poziomie komórki cały czas odbywa się ta walka, tak? No to jest taka stymulacja też systemu odpornościowego. Ale dopóki przeciwwaga sił obronnych jest duża i nie dopuszcza do zmian na poziomie komórki, no to jest organizm w równowadze i wtedy funkcjonujemy. Bo niektórzy mówią, bo teraz wszystko zatrute. To jest takie, pójście sobie na łatwiznę, ale chodzi o to, żeby jak najmniej tych czynników, powiedziałbym, szkodzących nam, dostarczać do organizmu, bo i tak jest ich pod dostatkiem aż nadto. Także machanie tak ręką, bo i to niezdrowe, i to, i tamto, no to czasami może nam dać parę lat życia i to w takim odpowiedniej jakości życia, odpowiednim komforcie. Właśnie dlatego, że utrzymujemy organizm w równowadze.
Ale to tak przy okazji. Jednakże elektron, w odróżnieniu od protonu, od którego jest 1800 razy lżejszy, łatwo się przemieszcza. I on jest cząsteczką, która utraciła lub zyskała elektron. Jon ujemny jest cząsteczką powietrza, która zyskała elektron, a jon dodatni jest cząsteczką, która go straciła. Myślę, że to jest dosyć prosto opisane. Jony stanowią jedynie niewielką część powietrza, którym oddychamy, ale najważniejszą. W każdym centymetrze sześciennym powietrza znajduje się 27 biliardów stabilnych cząsteczek, zaś liczba jonów zależy od warunków środowiska. W czystym powietrzu zamiejskim, na otwartej przestrzeni możemy spodziewać się od 1000 do 3000 jonów w centymetrze sześciennym. Z kolei w zanieczyszczonym środowisku lub w zamkniętym, źle wentylowanym, klimatyzowanym pomieszczeniu ta liczba spada do kilkuset. Zobaczcie Państwo, zamiast 3000 jonów maksymalnie, powiedzmy sobie, mamy kilkaset. Czyli w takim ubogim środowisku no, musimy jakoś tam funkcjonować. Ten organizm się dostosowuje. W powietrzu znajdują się zarówno dodatnie, jak i ujemne jony. Lecz to ujemne jony są tym, co zapewnia nam tak zwane dobre samopoczucie. Ujemne jony robią coś jeszcze, stymulują i pobudzają. Niszczą także bakterie i zarodki pleśni unoszące się w powietrzu. Jony w przyrodzie. Natura wytwarza ujemne i dodatnie jony w przybliżeniu w równych proporcjach. Ponieważ Ziemia jest naładowana ujemnie, to co kiedyś Państwu mówiłem na tym swoim rysuneczku, Ziemia to jest minus, wszystko to co rodzi to jest minus. Jony ujemne są kierowane do atmosfery, a jony dodatnie są przyciągane do powierzchni Ziemi. Naturalna elektryczność powietrza cechuje się równowagą jonową, złożoną z 5 jonów dodatnich i 4 ujemnych. Tak właśnie wygląda naturalna proporcja jonów, w której istnieje i rozwija się życie. Badania i doświadczenia pokazują, że zmiana tej proporcji na korzyść jonów dodatnich jest szkodliwa, podczas gdy przewaga jonów ujemnych ma właściwości lecznicze. Dlatego na przykład te tężnie w Ciechanowie i w górze Kalwarii, gdzieś tam jeszcze wybudowano w Polsce, one właśnie jonizują ujemnie po powietrze, wpływając leczniczo na ludzi z różnymi dolegliwościami. Większość jonów ujemnych powstaje w następstwie rozpadu w skorupie ziemskiej radu na radon. Wysoki poziom jonów ujemnych powstaje również pod wpływem wyładowań atmosferycznych, promieniowania ultrafioletowego i naturalnego procesu fotosyntezy realizowanego przez rośliny. Ogromne ilości ujemnych jonów powstają również podczas ruchu wody, co wyjaśnia po części dobre samopoczucie po ciężkiej ulewie, w pobliżu wodospadów lub nad morzem. Tarcie między wodą i powietrzem powoduje przemieszczanie się elektronów, które poruszają się swobodnie, tworząc jony ujemne, podczas gdy ciężkie ładunki dodatnie spadają z kropelkami wody. Ujemne jony są rozpraszane w powietrzu i w rezultacie wdychamy je. A jak to się wszystko zaczęło? Urodzony w 1898 roku w USA dr Clarence Hansel był inżynierem badającym właściwości powietrza. W 1932 roku jego uwagę zwróciło biologiczne działanie zjonizowanego powietrza, kiedy zauważył, że nastrój jednego z jego kolegów zmienia się diametralnie w zależności od tego, czy elektrostatyczny generator, obok którego siedział, wytwarza ujemne czy dodatnie jony. Gdy jony były ujemne, jego kolega był szczęśliwy i pozytywnie nastawiony. A gdy jony były dodatnie, był zirytowany i przygnębiony. Dr Hansel badał ujemne jony przez całe swoje życie. Jego praca w zakresie łagodzenia depresji za pomocą terapii ujemnymi jonami znajduje oparcie w prowadzonych aktualnie badaniach naukowych. Hansel nie był pierwszym badaczem, który dostrzegł wpływ ujemnych jonów na żywe istoty. Wielu naukowców i badaczy przed nim uznało, że elektryczność powietrza, zawierającego zarówno dodatnie, jak i ujemne ładunki, stymuluje niezwykły wzrost roślin. Włoski fizyk Giuseppe Toaldo zauważył, że rośliny rosnące obok piorunochronu były do 10 razy wyższe od takich samych roślin rosnących zaledwie kilka metrów dalej. Francuski fizyk Jean-Anton Nolet posadził setki nasion gorczycy w dwóch pojemnikach, po czym jeden z pojemników naelektryzował przy użyciu generatora elektrostatycznego. Po kilku dniach nasiona w naelektryzowanym pojemniku wykiełkowały i urosły na wysokość kilku milimetrów.
Z kolei rozwój nasion w drugim pojemniku następował znacznie wolniej. Ja tylko przy okazji Państwu wspomnę o tym, o czym mówiła swego czasu Anastazja, o tej energetyce, którą przekazujemy, tak? Tutaj pośrednikiem jest nie tylko powietrze, jest również nie tylko woda, ale również i powietrze. To jest to, o czym też już często też wspominałem, że wszystko wibruje. No, fizyka kwantowa nam o tym mówi, że wszystko jest pewną wibracją. I teraz Anastazja mówi o tym, żebyśmy nasiona, które wysiejemy, nim je wysiejemy, trzymali w ustach. Przez 15 do 20, nawet pół godziny, im dłużej, tym lepiej, w tą strukturę rośliny w postaci, powiedziałbym, takiej pomniejszonej, w to ziarko, w którym jest zaklęte życie, wkodowuje się nasza wibracja. Taka roślina, rosnąc później, ona będzie czerpała z gleby te mikroelementy, te witaminy, te aminokwasy, które są potrzebne dla ciebie i dla twojej rodziny, żebyście byli zdrowi. I tutaj nie trzeba żadnych lekarstw, nie trzeba żadnych dodatkowych w tym momencie suplementów, żeby wzbogacić pokarm, jałowy na dzień dzisiejszy pokarm, w te składniki, które są potrzebne do prawidłowego rozwoju naszego organizmu. Te badania, które tutaj cytuję, potwierdzają, że takie zjawiska zachodzą w naszym otoczeniu. Lekceważenie tego to jest takie, powiedziałbym, kopanie pod samym sobą dołka. Przyjaciel Benjamina Franklina, Abbe Berholon, uświadomił sobie, że kiedy podlewał warzywa konewką, która została naelektryzowana przy pomocy elektrostatycznego generatora, rośliny rosły do niezwykłej wielkości. Poświęcił sporo czasu na budowę elektrowegetometeru. No, dziwna nazwa, w każdym bądź razie wiemy, o co chodzi, który zbiera elektryczność z atmosfery za pomocą anteny i przekazuje ją roślinom. Powietrzna elektryczność jest badana przez naukowców na całym świecie już od kilku wieków. Korzyści z jonizacji powietrza, nasycania go ujemnymi jonami, są znane naukowcom od dziesięcioleci. Do dziś zgromadzono wiele informacji na ten temat i jednocześnie niewiele ich wykorzystano. Możliwości kontrolowania zdrowia i chorób za pomocą elektryczności zawartej w powietrzu wciąż nie są w pełni wykorzystane. Jesteśmy elektryczni. Biblijna Księga Rodzaju opisuje Boga bardzo zadowolonego ze środowiska, jakie stworzył. Zanim umieścił człowieka na ziemi, następnie opisuje stworzenie człowieka. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Hindusi nazywają oddech praną, Chińczycy nazywają go chi, co oznacza również energię. Taoiści traktują chi jako posiadającą zdolność odżywczą i czasami nazywają ją siłą życiową. Starożytne podręczniki jogi sugerują, że adepci pragnący doskonalić swoje ciało i umysł poprzez ćwiczenia oddechowe powinni ćwiczyć w pobliżu wodospadu, w jaskini lub, jeżeli to możliwe, w jaskini pod wodospadem. Nauczyciele joginów mogą nie wiedzieć o jonach ujemnych, ale doskonale znają ich dobrodziejstwa. Kilka plemion indiańskich zrozumiało lecznicze właściwości powietrza znajdującego się w pobliżu wodospadów, umieszczając swoich chorych przy wodospadzie, który pomagał im w odzyskaniu zdrowia. Podobnie instruktorzy Tai Chi Chen, Tai Chi Chuan, sztuk walki Shifu, mistrzowie Qigongu oraz mistrzowie medytacji zalecają głębokie oddychanie brzuszne w naturalnym środowisku jako wspomaganie gojenia. Wschodni mistrzowie uzdrawiania już dawno zauważyli ten istotny element powietrza i rozwinęli sztukę głębokiego, rytmicznego oddychania wzmacniającego zdrowie i długowieczność. Tu w tym momencie aż ciśnie się, żeby troszeczkę powiedzieć o Bretarianach. Bretarianie właśnie w ten sposób, poprzez oddech, poprzez świadome techniki pozyskiwania tak zwanej prany, chi, no Słowianie, tutaj brakuje mi tego, na tych terenach, na których my żyjemy, tą energię nazywano odem, od. Pozyskiwanie tejże energii powoduje również w ten sposób dożywienie organizmu. Więc można wyeliminować pozyskiwanie energii w procesach obróbki chemicznej w naszych jelitach. Tylko tak jak kiedyś wspominałem, bretarianizm jest dla każdego, tak nie każdy jest gotowy na to, by przejść na tego rodzaju formę odżywiania, bo tutaj no, to jest po prostu najpierw trzeba sobie parę rzeczy poukładać, uświadomić,
Ja to czasami mówię, że to jest takie oświecenie przez zrozumienie. Świadomość odgrywa tu ogromną rolę. Dlatego to nie jest metoda, która zaspokoi głód tego świata dla na przykład no, dzieci w Afryce, które nie są jeszcze rozwinięte na tym poziomie, aby takie metody móc rozwijać. To nie każdy, że tak powiem, który jest dorosłym człowiekiem, to ja często używam takiego określenia, że jesteśmy dużymi dziećmi w za dużych garniturach. To, że ktoś skończył kilka uczelni, to, że ktoś mieni się kilkoma tytułami, to wcale nie znaczy, że on, powiedziałbym, jest na poziomie wyższym, aniżeli dziecko z przedszkola. Wiedza jeszcze nie o wszystkim świadczy. Dlatego tutaj świadomość, bo wiedzieć to jedno, rozumieć to drugie. Także chodzi mi o to, nie wiem, czy państwo, żebyście państwo wiedzieli, zrozumieli mnie teraz w tym momencie sercem. Chodzi o coś więcej. Jeżeli ktoś dojrzewa do pewnych decyzji w swoim życiu, to one stają się dla niego pewnego rodzaju naturalnym procesem. Przechodzi na wyższy poziom i to jest po prostu coś naturalnego, zwykłego, a nie na siłę, bo jeżeli na siłę będziemy kogokolwiek do czegokolwiek nakłaniali, uszczęśliwiali, to nic nie osiągniemy tą metodą. Po prostu tak się nie da. To, że człowiek odczuwa spokój i ma dobry sen, nie jest tylko sprawą czystego powietrza i ćwiczeń. Świeże, nieskażone powietrze tętni ujemnymi jonami, które są wdychane do krwioobiegu przez płuca, podnosi na duchu i przywraca w nas naturalny stan równowagi. Można by się zastanawiać, w jaki sposób niewielkie zmiany w przepływie elektryczności mogą mieć wpływ na zdrowie. Trzeba jednak pamiętać, że nasze ciała nie tylko produkują chemikalia. Każda zdrowa komórka niesie ujemny ładunek, zaś funkcje mózgu opierają się głównie na poprawnych sygnałach elektrycznych i transferach chemicznych. Ujemne jony pomagają w przeprowadzeniu tego podstawowego prądu elektrycznego przez organizm w celu zapewnienia komórkom optymalnego funkcjonowania. Stąd sieć energetyczna w organizmie jest nie tylko ważnym czynnikiem zdrowia, ale jest wręcz niezbędna do życia. Stwierdzono, że oszukańcze komórki, takie jak nowotworowe, mają znacznie mniejszy ujemny potencjał, co w jakiś sposób pobudza je do namnażania się i uśmiercania organizmu. Mimo iż nauka nie uznaje takich pojęć jak chi czy prana, współczesna medycyna nie kwestionuje, że jesteśmy istotami bioelektrycznymi i że życie jest wykrywane poprzez jego elektryczną aktywność. W szpitalach, w badaniach lekarskich do oceny stanu zdrowia serca i mózgu wykorzystywane są m.in. bioelektryczne technologie, takie jak elektrokardiografia i elektroencefalografia. Twierdzenie, że coś niewidzialnego i istniejącego tylko na poziomie subatomowym ma zasadnicze znaczenie dla naszego istnienia, może wydawać się przesądem lub szarlatanerią. Jednakże naukowcy podkreślają, że ssaki są bioelektrycznymi stworami zaprojektowanymi przez naturę do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, które zawiera pewną ilość energii elektrycznej w powietrzu. Ja już państwu swego czasu czytałem artykuł, w którym było bardzo pięknie pokazane, że na poziomie subatomowym świecimy po prostu. Tak, jesteśmy świetlistymi istotami, tylko z tego, że tak powiem, poziomu, z tej fazy, na tej fazie, na której jesteśmy, my tego po prostu nie widzimy, nie czujemy. Co nie zmienia samego faktu. A propos negowania przez naukowców pewnych rzeczy, to ja przytoczę tą historię, którą kiedyś państwu opowiadałem. Pisałem z filozofii taką pracę dla siostry. Słoń, który ma grubą skórę, nie czuje po prostu małych owadów, które próbują, czy tam siadają mu na skórze. No, taki komar nie jest w stanie się przebić przez skórę słonia. Ma słaby wzrok, więc nie widzi takich maleńkich stworzeń. I taki słoń, który twierdzi, że komarów na tej planecie nie ma, czy on ma rację? To jest tylko kwestia zmienienia punktu spojrzenia. I teraz mi się jeszcze przypomniała jeszcze taka jedna historia. Mówi się o tym na Dalekim Wschodzie, jeżeli mówimy o Indiach, że świat też istnieje na takiej zasadzie, zgodnie z informacją jak na dole, tak na górze. Porównajcie sobie państwo układ chociażby danego atomu, jak on wygląda, układu planetarnego. Niektórzy przekładają to również na inne płaszczyzny, ale mówi się o tym, że Shiva oddycha.
I niektórzy mówią teoria wielkiego wybuchu. No jeżeli w tym momencie jesteśmy na wydechu, czyli przestrzeń, kosmos rozszerza się. W momencie, kiedy będziemy na wdechu, ona będzie wracała do punktu wyjścia. I to jest taki, można powiedzieć, proces ciągły. Tak jak my oddychamy na zasadzie przyjmowania i oddawania. Zresztą popatrzcie, całe życie jest oparte na takiej zasadzie. Chciałbym, żebyście mnie też tutaj poczuli bardziej. Żeby coś wyjąć, to trzeba najpierw coś włożyć, tak? To jest ruch. Ruch to są zmiany. Zmiany to jest życie. Jeżeli nie ma zmian, jeżeli nie ma przepływów, to tak naprawdę jesteśmy w tym momencie skazani na umieranie. I czas przemiany, który teraz jest, jest to czas na duże zmiany i szybkie zmiany. I ci, którzy się do tych zmian będą dostosowywali, ci po prostu przetrwają. Tak, tak bardzo ogólnie można to określić. Badania jonizacji oraz pogody. Już w XIX wieku naukowcy odkryli, że elektryczność zawarta w powietrzu pochodzi z naładowanych cząstek gazu zwanych jonami. Zmiana pogody powoduje zmianę zawartości jonów w powietrzu, czyli atmosferze. A propos tych teraz zmian, które się dzieją, no zobaczcie Państwo, ja myślę, że to też są działania poniekąd w pewien sposób sterowane przez ludzi, że w pewnych rejonach na tej planecie mamy za dużo wody, w innych znowuż mamy mało. I teraz sterując w ten sposób, można doprowadzić do tego, że no, mając wodę, mamy duże plony, mamy duże wyniki, bo można dostosować daną produkcję roślinną pod kątem wymagań, tak, roślin. I możemy tą żywność wtedy wozić na drugi koniec świata, tam gdzie jest susza, i żądać takie pieniądze, jakie chcemy uzyskać. I to też jest biznes. Szkoda, że tak ludzie działają, ale no, ja nie potrafię się pozbyć takiego wrażenia, że tak rzeczywiście jest. W każdym bądź razie, mimo iż oba rodzaje jonów są niezbędne do życia, przeważająca liczba dokumentów naukowych zawiera wniosek mówiący, że nadmiar jonów dodatnich jest szkodliwy, zaś nadmiar jonów ujemnych korzystny. Natura może wytworzyć nadmiar jonów dodatnich, na przykład poprzez tarcie pomiędzy masami powietrza lub między powietrzem i ziemią. Ludzie wrażliwi na pogodę lub jony są pierwszymi, którzy reagują na niezrównoważoną elektryczność w powietrzu i doświadczają niewytłumaczalnych ataków paniki, depresji i rozdrażnienia, a także przejawiają skłonność do fizycznych chorób. Dr Felix Sulman był znanym naukowcem w dziedzinie biometeorologii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Prowadził rozległe badania w zakresie wpływu dodatnich ujemnych jonów na człowieka. Uznał, że jony dodatnie mogą wprawiać ludzi w rozdrażnienie i poirytowanie. Natomiast wystawienie na działanie jonów ujemnych sprawia, że czujemy się bardziej pobudzeni, zrelaksowani i szczęśliwi. Nadmiar jonów dodatnich może również wpływać na funkcjonowanie tarczycy. Dr Sulman wręcz przez przypadek zajął się badaniem skutków wpływu nadmiaru jonów dodatnich. Pewien doktorant poprosił go o przyłączenie się do zespołu badającego go, w jaki sposób organizm wytwarza serotoninę i jaki to ma wpływ na ciążę. Serotoninę wyodrębniono po raz pierwszy w roku 1950 jako hormon wytwarzany przez organizm, kiedy czuje się on zagrożony i kiedy ludzie przeżywają emocjonalne napięcia. Zbyt duża ilość serotoniny może bardzo źle wpływać na samopoczucie ludzi. Może nie tylko wywoływać u nich depresję oraz choroby serca, ale co więcej, może prowadzić u kobiet w ciąży do poronień. Dr Sulman przeprowadził eksperyment dotyczący produkcji serotoniny przez ludzki organizm w czasie, gdy wiał wiatr Hamsin. Jest to ciepły, porywisty wiatr wiejący na pustynnych obszarach Egiptu i Libii. Te niezwykłe, gorące, bardzo suche i silne wiatry wieją z pustyni do 50 dni w roku. Wiatr przynosi wówczas piasek i dodatnie jony. Od dawna wiadomo, że w tym czasie ludzie chorują, stają się agresywni i przygnębieni. Dr Sulman szukał przyczyny, która kryła się za tym wpływem Hamsinu na organizm człowieka i zaprosił dotkniętych nim ludzi do udziału w medycznych badaniach naukowych. Codziennie od 200 wrażliwych na pogodę osób pobierano próbki moczu i mierzono w nich zawartość serotoniny. Okazało się, że w czasie, gdy wiał Hamsin, ich organizmy wytwarzały do 1000% więcej serotoniny niż w czasie, gdy on nie wiał. Dr Sulman uznał,
że tak duża ilość serotoniny sprawia, że ludzie są przez nią zatruwani. Utożsamiał efekty nadprodukcji serotoniny z migreną, bólami serca, trudnościami z oddychaniem, bezsennością, uderzeniami gorąca, reakcjami alergicznymi, skurczami jelit, infekcjami gardła, drażliwością, napięciem i niepokojem. Podkreślał także, że nawet normalni, zdrowi ludzie ulegają do pewnego stopnia wpływowi atmosferycznej nierównowagi jonowej. Podczas gdy osoby wrażliwe na pogodę wytwarzają nadmiar serotoniny, zdrowi ludzie zwykle produkują w odpowiedzi na stres generowany przez środowisko adrenalinę i noradrenalinę, które znane są jako hormony relacji, walcz lub uciekaj. Wystawienie przez dłuższy czas na zniekształconą elektryczną aurę może prowadzić do silnego wyczerpania. Dodatnie jony mogą spowodować nadprodukcję histaminy, co może nasilać alergię. To jest to, o czym kiedyś też już wspominaliśmy, że tak naprawdę podłoże psychosomatyczne. Stres, długi stres powoduje to, że ten organizm wychodzi ze stanu równowagi. I stres jako taki jest potrzebny, ale krótkoterminowy. On nas wtedy mobilizuje, tak? Tak jak tutaj było powiedziane, noradrenalina wywołuje w organizmie taką reakcję uciekaj. I ta reakcja musi znaleźć, że tak powiem, przełożenie w płaszczyźnie fizycznej. Jeżeli nie znajdzie, to później zaczyna się coś dziać w naszym organizmie i to niezbyt dobrego dla nas. Dr Sulman i jego zespół dokonali ciekawych odkryć dotyczących skutków nierównowagi jonów w atmosferze spowodowanej przez wiatr Khamsin. W czasie Khamsinu sprzedaż w sklepach obuwniczych rosła o 300%, ponieważ stopy ludzi puchły tak bardzo, że musieli dokupować nowe obuwie. Liczba wypadków drogowych zwiększała się o 100%, zaś pacjenci szpitali psychiatrycznych wykazywali pogorszenie zdrowia. Zmiana w produkcji serotoniny w organizmie w pierwszej kolejności wpływa na jego najsłabsze części. Zatem gdy w powietrzu zaczynają dominować jony dodatnie, osoba z osłabionym kolanem może odczuwać początki artrytycznego bólu kolana. Weteran wojny ze starymi ranami może odczuwać w miejscach ich występowania skutki braku równowagi jonowej powietrza. Z kolei u kogoś z kłopotliwymi medycznymi schorzeniami może dojść do pogorszenia stanu. Znajomość tego może też Państwu dać pewien komfort psychiczny, tak? Nie ma potrzeby od razu stosowania jakichś środków przeciwbólowych tylko dlatego, bo coś tam. Nie oszukujmy naszego organizmu, nie da się go oszukać. Tutaj praca świadoma ma większe znaczenie, aniżeli, że tak powiem, niwelowanie symptomów zewnętrznych. Syndrom chorego budynku. Lubię to porównanie, zresztą lubię zawsze porównywać człowieka do domu, bo to troszeczkę większy dom. Wyobraźcie sobie Państwo, że to jest dom, w którym zamiast 5 czy 10 pokoi macie 7 trylionów pokoi. I w każdym pokoju trzeba posprzątać. Czasami nam się nie chce w domu posprzątać, a co dopiero w tak wielkim domu. Czy syndrom chorego budynku może mieć coś wspólnego z równowagą jonową w powietrzu wewnątrz naszych domów i budynków biurowych? W pewnym banku w RPA morale w komputerowej sekcji przetwarzania danych było tak niskie i wielu pracowników często musiało korzystać ze zwolnień chorobowych. Skarżyli się na bóle głowy, drażliwość, zły humor, które po pracy przenosili do swojego życia rodzinnego. Po instalacji kilku generatorów ujemnych jonów absencja w pracy zmalała. Fluktuacja wśród załogi uległa normalizacji i wszyscy byli na ogół pogodni. Krótko po przeniesieniu się paryskiego banku Rothschilda do nowego, modernistycznego budynku biurowego, pracownicy zaczęli uskarżać się na ospałość, depresję, zły humor, napięcie i uczucie niższości. Przeziębienia i katar stały się powszechne. Pracownicy z działu zaplecza wybrali powrót do poprzedniego, dobrze wentylowanego pomieszczenia z cegły, gdzie pracowali przez wiele lat i narzekania w tym dziale ustały. W wielu dzisiaj, ja Państwu powiem, budynkach, tych niby nowoczesnych budynkach, w dużych biurach, to się zrobiło takie symptomatyczne, na okrągło chodzi klimatyzacja. Ludzie się odcinają od tego zewnętrznego otoczenia i powietrza, ale płacą za to ogromną cenę. Ja też stałem się bardzo czuły,
też pracuję w takim biurze, ale o tyle jest dobrze, że to jest biuro, w którym można otwierać okna. Dużo nowoczesnych budynków jest tak skonstruowanych, że tam się okien po prostu już nie otwiera. Nie da się ich otworzyć. Ci ludzie są po prostu skazani na taką atmosferę klimatyzacji, sztucznych klimatyzacji, i tam są właśnie bardzo duże ilości dodatnich jonów negatywnie wpływających na organizm. Ja po moim organizmie na przykład widzę, że 2-3 dni w pomieszczeniach z klimatyzacją, no później powoduje to, że jak przestaję je stosować, no to zaraz mam chrypę, błony śluzowe się złuszczają, organizm zaczyna, no przystępuje do pewnej wymiany. Te powietrze są powietrze pełne jonów dodatnich jest pełne właśnie różnego rodzaju pleśni, grzybów i tak dalej, i tak dalej. Także warto się zastanowić też nad tym. Sam kiedyś, tak powiem szczerze, parę lat temu chciałem zamontować w domu klimatyzator, ale odszedłem od tego zamiaru. Stworzone przez człowieka środowisko epoki nowych technologii już zaczęło pobierać haracz od mieszkańców rozrzuconych po ziemi i miast. Jeżeli atmosferze zamkniętych miejsc życia i pracy nie zostanie przywrócony zdrowy bilans elektryczny, wówczas martwe, nieświeże powietrze, którym codziennie oddychamy, będzie generować jedynie choroby i rozpacz. Ja tutaj przy tej okazji Państwu powiem a propos odżywiania. Tutaj mówimy o powietrzu, ale teraz mało kto zwraca uwagę na tak zwane martwe jedzenie. Dzisiaj możemy na przykład, dietetycy zwracają uwagę na kaloryczność, na minerały, tak? Te minerały często są sztuczne. Ja pamiętam, był jakiś taki program, był taki doktor, robił doświadczenia i było pytanie, to był program telewizyjny, ten któryś z tych komików był tym doktorem, było pytanie do telewidzów, jaki produkt spożywczy będzie przyciągany przez magnes. I tam wśród tych produktów spożywczych, ja nie pamiętam, co tam było dalej, ale były płatki kukurydziane. I powiem szczerze, ja nawet powiedziałem, że to będzie coś innego. Co się okazało? Rzucony płatek kukurydziany na wodę, przystawiono do niego magnes, to ten płatek płynął po tej wodzie za polem elektromagnetycznym tego magnesu. Co się okazało? Na opakowaniu tego płatka kukurydzy, gdzie była cała torebka, było napisane, że z dodatkiem minerałów, między innymi żelaza. Ale jakiego żelaza? Ano właśnie żelaza w postaci syntetycznej. Żelazo w postaci syntetycznej praktycznie rzecz biorąc niczym nie różni się od normalnego metalu. To tak jakbyśmy no, lizali po prostu zardzewiały jakiś pręt czy rurę na placu zabaw dla dzieci. No, efekt jest dokładnie ten sam. Zero nasycenia w tym momencie organizmu w żelazo pod postacią komórkową. Taka postać występuje w roślinach. Ale w kukurydzy, która jest dzisiaj już modyfikowana genetycznie i praktycznie rzecz biorąc 95% tej kukurydzy, którą mamy na rynku, którą się kupuje, to już jest kukurydza modyfikowana genetycznie. W niej nie ma naturalnego żelaza. Żeby w tym momencie móc napisać na opakowaniu i zachęcić ludzi do kupowania, no to się dorzuca syntetyczny minerał żelaza i nie tylko żelaza. I to jest to, o czym ja często właśnie mówię. Takie jedzenie pod kątem energetycznym jest jałowe, jest puste. Co z tego, że w McDonaldzie pod kątem odżywczym to jedzenie jest ustawione, można powiedzieć, idealnie. Ale to jest jedzenie puste, jałowe. Nie ma sensu takiego jedzenia przyjmować i spożywać, bo robimy tylko ogromne spustoszenie w organizmie, bo organizm tą energetykę musi wyrównać. To jest tak, jakbyśmy pili, generalnie powinniśmy pić płyny o temperaturze niewiele wyższej od temperatury naszego ciała. Ani gorące, ani zimne, dlatego że w tym momencie różnice temperatury muszą być wyrównane. Jest to pewien wydatek energetyczny naszego organizmu. Zobaczcie, zwierzęta tak naprawdę piją generalnie wodę, tak? I to jest naturalna woda, nikt im tej wody nie podgrzewa, nie mają wrzodów. Jakaś taka zrobiła się też moda na ciepłe, bo żebyś coś ciepłego, oczywiście, to właśnie ciepło oddaje tą temperaturę do organizmu, wtedy nas rozgrzewa, ale powiedzmy sobie, jeżeli jestem w stanie to zrozumieć, jeżeli chodzi o takie chłodne pory roku, no to de facto nie jest to zgodne z pewną wiedzą, no i pewna praca energetyczna musi być w tym momencie przez organizm wykonana. Środowisko, w którym dzisiaj żyjemy, może powodować choroby.
Najwyższe stężenia, znaczy tutaj pisze może, ja drodzy Państwo powiem tak, ja jestem pewien, ono powoduje choroby. Inaczej jest, jeżeli jesteśmy tego świadomi i coś robimy na zasadzie równowagi, żeby zrównoważyć te elementy, że tak powiem, chorobotwórcze. Najwyższe stężenia ujemnych jonów pochodzą z naturalnych środowisk, których równowaga nie jest zakłócona przez człowieka. Powodem tego, że czujemy się ospali, zmęczeni i słabi lub cierpimy z powodów problemów z oddychaniem, takich jak katar, sienny i astma, jest to, że człowiek zaburzył tę równowagę. Zanieczyszczenie neutralizuje ujemne jony. W miastach większość gruntu pokrywana jest betonem i asfaltem, co ogranicza jonizujące działanie powierzchni ziemi. Naturalna jonizacja zachodzi cały czas, ale w miastach ten proces jest po prostu utrudniony. Kolejnym czynnikiem, który zmniejsza liczbę jonów w miejskim powietrzu, są zanieczyszczenia pochodzące z emisji z fabryk i pojazdów silnikowych. Ujemne jony są krótkotrwałe i łatwo przyczepiają się do cząsteczek kurzu i zanieczyszczeń, przekazując im swój ładunek, co powoduje ich zalepianie i opadanie na ziemię. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja na przykład no, alergicznie reaguję na takich wariatów na motorach, którzy, teraz jakaś taka moda głupia z Ameryki się zrobiła, że jeżdżą, pierdzą tymi motorami i to tak pod oknami ci jeszcze przejedzie. Nie wiem na czym to polega, dla mnie to jest tak głupie, to jest taki wiejski szpan dla mnie, dosłownie. No masz ten motor, kurna jedź sobie gdzieś, już nie chciałem coś brzydkiego powiedzieć. Także... po cholerę się chwalić, to naprawdę nie ma czym się chwalić tak naprawdę. Jak jeszcze widzę tych brzuchatych facetów z przepukliną w 9 albo i większym miesiącu ciąży, to którzy rozsiadają się na tych swoich motorach, nie wiem jakim kobietom to imponuje, ale no mówią, że podobne zawsze znajdzie podobne. No to taka mała dygresja. Kiedy naukowcy zmierzyli poziom jonów na głównych skrzyżowaniach największych miast, okazało się, że w południe wykrywano przeciętnie 50 do 200 jonów na centymetr sześcienny. Dla porównania, w czystym powietrzu za miastem jest ich 2000 do 3000 na centymetr sześcienny, o czym już wcześniej mówiliśmy. Pewien inżynier elektryk zlecił pomiar jonów na jednej z autostrad w San Francisco i okazało się, że w czasie porannych i wieczornych godzin szczytu w ogóle nie wykryto tam żadnych jonów ujemnych. W atmosferze zubożonej w jony ujemne cząstki zawieszone w powietrzu dryfują niesione prądami powietrza, powodując gwałtowny wzrost częstości występowania alergii oraz problemów z oddychaniem wśród dojeżdżających. Powietrze w pomieszczeniach zamkniętych może być zabójcze. Według Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska powietrze w domach może być od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone od powietrza na zewnątrz. Stan zwany syndromem podrażnienia serotoniną, który jest reakcją organizmu na przedawkowanie serotoniny w postaci leku, został obecnie określony jako powodowany głównie przez złą jakość powietrza w pomieszczeniach. Doktor medycyny Albert Kruger z Uniwersytetu Kalifornijskiego był pierwszym, który wyjaśnił bezpośrednie skutki złej jakości powietrza w postaci nagłego, nadmiernego uwalniania do krwi serotoniny, wysokiej, aktywnej, neurochemicznej substancji. Reakcja poszczególnych osób na nadmierne wytwarzanie serotoniny może obejmować szereg nieprzyjemnych objawów, w tym migrenę, astmę, trudności z oddychaniem, powolne myślenie, nadwrażliwość na ból, zmienność nastrojów, otępienie. To jest to, co często towarzyszy, jak z kimś rozmawiam, mówię, widzę, a ten ktoś tak jakby za mgłą gdzieś tam był. Senność i drażliwość emocjonalną. Syndrom podrażnienia serotoniną, w skrócie to się mówi tak SIS, jest wywoływany przez nadmierną liczbę ładunków dodatnich w powietrzu, która przekracza normalny stosunek jonów dodatnich do ujemnych, wynoszący 5 do 4. O tym też już wcześniej mówiliśmy. Niestety, ten brak równowagi jonowej jest obecnie powszechną cechą nowoczesnych domów i biur, a nawet szkół i instytucji publicznych. Zrozumienie czynników środowiskowych, które powodują skutek w postaci SIS, jest kluczowe w usuwaniu zanieczyszczeń w pomieszczeniach, tworzeniu bezpiecznego i zdrowego środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych. Zobaczcie, drodzy Państwo, ludzie najpierw coś niszczą, później, żeby to docenić. I ci na przykład bogaci egzaltują się teraz takim sportem jak golf. Na świeżym powietrzu, tak się dobrze czują. A no właśnie tam mają te jony ujemne, które gdzieś tam po drodze zostały zniszczone i przez większość swojego życia, praktycznie rzecz biorąc, powodowały różne u nich dolegliwości.
Klimatyzacja pozbawia powietrze jonów ujemnych. Nasze wysiłki zmierzające do kontrolowania naszych środowisk doprowadziły do rozwoju sztucznych środków regulacji temperatury w domach, klubach, sklepach, miejscach pracy, przyczyniając się tym samym do obniżenia jakości powietrza, którym oddychamy. W budynkach klimatyzacja wymusza przepływ przez wąskie kanały już i tak ubogiego w jony powietrza zasysanego z zewnątrz, powodując tarcie powietrza o te elementy, tak, które niszczy jony ujemne, pozostawiając jedynie jony dodatnie. Powietrze, które wychodzi z nawiewów każdego centralnie klimatyzowanego budynku, zawiera zwykle bardzo niewielkie ilości ujemnych jonów. O liczbie dodatnich jonów w powietrzu decyduje konstrukcja, materiałów, przewodów i odległość, jaką powietrze musi przebyć w drodze do pomieszczenia. Zwykle powietrze jest gorsze w biurze umieszczonym wysoko w wieżowcu niż na niższym piętrze. Klimatyzowane biuro ma zwykle zaledwie 50 ujemnych jonów na centymetr sześcienny powietrza i 150 jonów dodatnich w porównaniu do 1000 jonów ujemnych i 1200 jonów dodatnich w czystym powietrzu na zewnątrz. Przyrost dodatnich ładunków statycznych w wyniku stosowania tworzyw sztucznych. Sufity, ściany, podłogi w większości pomieszczeń gromadzą ogromną ilość dodatnich ładunków elektrycznych ze względu na tarcie o nie prądów powietrza, ponieważ te powierzchnie są rzadko wykonywane z materiałów przewodzących elektryczność. Nagromadzenie ładunków dodatnich może być gigantyczne, chyba że ujemne jony są stale uzupełniane za pomocą swobodnego przepływu świeżego powietrza lub wytwarzającego je jonizatora. Te powstające w sposób ciągły dodatnie ładunki neutralizują niewielką ilość ujemnych jonów w powietrzu, powodując, że stale utrzymuje się w nim przewaga jonów dodatnich. Powszechne stosowanie sztucznych materiałów w produkcji zasłon, dywanów, ubrań, a także ma swój udział w pogarszaniu jakości wewnętrznego środowiska, jako że pocieranie syntetycznych włókien generuje zwykle dodatnie ładunki i jony. Chodzenie po dywanie lub noszenie koszuli wykonanych ze sztucznych materiałów będzie wytwarzać dodatnie jony. Jeżeli spróbujemy w suchy dzień ściągnąć przez głowę polistrową koszulę, łatwo zauważymy, że przysysa się ona do ciała. Zresztą strzelają ładunki. Drodzy Państwo, Polska kiedyś była krajem mlekiem, miodem płynącym. Mieliśmy ogromne pola lnu. Ten len był przerabiany. Len, tak jak z konopi indyjskiej, wszystko z lnu, poprzez olej lniany, poprzez łyko, wszystko jest wykorzystywane. Dzisiaj na świecie płaci się ogromne pieniądze za ubrania lniane, które są najlepsze na wysokie temperatury. A w Polsce prawie tego lnu nie ma. Ja gdzieś ostatnio teraz czytałem, nie mam tego przy sobie, żeby Państwu pokazać, gdzieś w jakimś uniwersytecie chyba wrocławskim badano len, zrobiono pewną modyfikację tego lnu, który bezpośrednio tworzy się z niego pewne tkaniny na przykład dla ludzi po oparzeniach. Nie ma odrzutów czegoś takiego. Nagojenie ran i tak dalej. Ponoć Chińczycy chcą wykupić cały ten patent polskich naukowców, ale jakoś u nas się nie docenia tego, co mamy, tego bogactwa. Było mnóstwo różnych zakładów, które już, ja zapomniałem, teraz nazwa mi uciekła, taka bardzo dziwna nazwa zakładów, które przetwarzały len, bo nam wmówiono, że to się nie opłaci. I łykamy od innych coś tam, bo gdzieś ktoś wyprodukuje i nam sprzeda, zapłacimy 3 razy więcej. W każdym bądź razie dzisiaj nawet ubrania. Kiedyś ja pamiętam, moja babcia miała takie prześcieradła lniane. One były takie dosyć grube, szorstkie. Ale tak naprawdę dzisiaj są takie technologie, że po odpowiedniej przeróbce możemy zrobić tkaniny lniane, które będą prawie jak jedwab. Jest to tylko kwestia docenienia tego, co jest naszym bogactwem. Brak wilgoci w powietrzu hamuje przewodzenie ładunków do podłoża i wytwarza statyczne ładunki dodatnie. Jeżeli nasza odzież posiada aktywny dodatni ładunek elektryczny, wówczas znajdujące się w powietrzu ujemne jony będą przyciągane do ubrania zamiast wdychane. Naturalne tkaniny, tak jak bawełna, wełna, nie generują, ja bym dodał to jeszcze len, tak, nie generują ładunków elektrostatycznych. Syntetyczne materiały pokrywające meble zakłócają naturalną równowagę jonową powietrza, co może powodować dyskomfort u silnie wrażliwych na jony ludzi. Duński inżynier i pionier nauki o jonach, dyrektor Duńskiego Instytutu Jonizacji Powietrza Christian Bach,
Autor wydanej w 1967 roku książki pod tytułem Jony do oddychania opowiada o pewnej kobiecie, która cierpiała na astmę we własnym mieszkaniu, ale była od niej wolna w mieszkaniu swojej przyjaciółki. Po przeprowadzeniu dochodzenia ustalił, że większość jej mebli była wykonana z nowoczesnych włókien syntetycznych pokrytych celulozą lub politurami na bazie silikonu, które mają tendencję do generowania dodatnich ładunków przy pocieraniu szmatką do polerowania. Z kolei meble jej przyjaciółki były wypolerowane staroświeckimi metodami naturalnym woskiem. Ataki jej astmy ustawały, kiedy jej meble zostały pokryte naturalnym związkiem antystatycznym. Poradzono jej, żeby kupowała tylko zabytkowe meble, wolne od nowoczesnej obróbki drewna. Bach opisuje też przypadek, w którym na farmie hodowcy kurczaków w jednym z dwóch ogromnych kurników dochodziło do wyjątkowo wysokiej śmiertelności. Pierwszy kurnik miał dach wykonany z plastikowej folii, a drugi z drewna. Okazało się, że zmiany wiatru i warunków pogodowych silnie wpływały na skład ładunków elektrycznych w powietrzu. Plastikowy dach wytwarzał nadmiar dodatnich jonów, powodując wysoką śmiertelność wśród kurcząt. Sztuczne materiały zaburzają równowagę jonów w powietrzu, powodując całą gamę dokuczliwych objawów oraz nasilenie problemów z oddychaniem. Astmatycy i alergicy mogą znacząco poprawić mikroklimat wewnątrz, w których żyją, używając rzeczy wykonanych z naturalnych materiałów. No ja w tym momencie Państwu przypomnę to, co mówiłem tydzień temu. Na początku września będą warsztaty budowy domu ze słomy i gliny, na które się wybieram. Mam nadzieję, że nie będę tam sam, że no, nauczymy się tak naprawdę budować domy ze słomy i gliny. Ja za tydzień Państwu pokażę, że te domy tak naprawdę przy odpowiednim wykonaniu mogą się tak naprawdę niczym nie różnić od tych obecnie domów budowanych tymi technologiami, które są dzisiaj lansowane. A jakość wykonania może być naprawdę nawet i lepsza. Niedobór ujemnych jonów. Ogólnie wszystkie szkodliwe cząsteczki unoszące się w powietrzu, które negatywnie wpływają na zdrowie ludzi, takie jak kurz, zanieczyszczenia chemiczne, dym, wirusy, bakterie, zarodniki grzybów, są naładowane dodatnio. W środowisku, w którym brakuje ujemnych jonów, utrzymują się one w powietrzu i rozpraszają się w całej przestrzeni. Jeżeli wnętrze roi się od jonów dodatnich, wynikający z powszechnego stosowania sztucznych materiałów, wówczas unoszące się w powietrzu dodatnie ładunki będą odpychane od powierzchni i będą krążyć w powietrzu, którym oddychamy. Ponadto wszelkie formy spalania, takie jak palenie w kominku, palenie papierosów, a nawet oddychanie, neutralizują ujemne jony i emitują dodatnie. Dlatego pobyt w źle wentylowanym pokoju z kominkiem lub przebywanie przez dłuższy czas w zamkniętej przestrzeni bądź w zadymionym barze może wywołać poczucie duszności, zawroty głowy lub podobne objawy. Pilna potrzeba poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach. Typowy mieszczuch spędza 90% swojego czasu w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach klimatyzowanych budynków wyposażonych zazwyczaj w meble wykonane ze sztucznych materiałów, które wytwarzają duże ilości dodatnich jonów. Unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, a także cząsteczki chemicznych aerozoli, detergentów, powłok mebli, farb i urządzeń również stale zmniejszają liczbę ujemnych jonów w powietrzu, tworząc przewagę jonów dodatnich. Jak już wspomniałem, także ludzie zmniejszają ilość ujemnych jonów w wyniku oddychania. W rezultacie ciasne pomieszczenia, w których ludzie często mieszkają lub pracują, cechują się nadmiarem dodatnich jonów. W takim przypadku możemy stale czuć się zmęczeni, mieć zmniejszoną odporność na choroby układu oddechowego i nowotwory oraz cierpieć na depresję. W rezultacie, w styczności, gdy oczekuje się od nas kreatywności, produktywności, motywacji, dobrego samopoczucia, czujemy się osłabieni i zmęczeni. Syndrom chorego budynku jest przykładem tego, jak niedobór ujemnych jonów może powodować marazm wśród pracowników. W hermetycznych obudowach typowych we współczesnych biurach występuje poważny niedobór ujemnych jonów, co skutkuje reakcjami alergicznymi, sennością, inkubacją drobnoustrojów chorobotwórczych, które przechodzą z jednej osoby na drugą. W biurach często dochodzi do utraty produktywności i roboczogodzin z powodu absencji spowodowanej złą jakością powietrza w pomieszczeniach. Nic dziwnego, że Amerykańskie Towarzystwo Płuc i Agencja Ochrony Środowiska uważają jakość powietrza w pomieszczeniach za jeden z 5 najważniejszych czynników wpływających na zdrowie społeczeństwa.
Niestety, ludzie z miast przez większą część swojego życia przebywają i pracują w nienaturalnych środowiskach o silnie niezrównoważonej elektryczności w powietrzu. Ponadto podróżują w zamkniętych pojazdach silnikowych, robią zakupy w centrach handlowych o odpowiednio konstruowanym mikroklimacie, ćwiczą w zamkniętych salach gimnastycznych, gdzie poprawiające muskulaturę osoby pocą się i oddychają nawzajem używanym powietrzem. Nieświadomie narażamy się na ryzyko wystąpienia problemów zarówno fizycznych, jak i psychicznych poprzez poddawanie się chronicznemu stresowi ze strony środowiska, który oddziaływuje na procesy biochemiczne zachodzące w naszym organizmie. Jak stworzyć zdrowe wewnętrzne środowisko? Krok pierwszy. Myślę, że o tym sobie powiemy, już dzisiaj trochę dłużej mówię, ale krok pierwszy, wietrzyć, wietrzyć i jeszcze raz wietrzyć. Otwarte okno umożliwia prozdrowotnym, ujemnym jonom ożywić pomieszczenie, usuwać wilgoć i niemiłą woń, których miejsce zajmują przyjemne, naturalne zapachy i dźwięki. Krok, pod warunkiem, że panowie na motorach nie jeżdżą obok. Krok drugi, hodować w domu rośliny i tworzyć wodne fontanny. Ja mam na przykład akwaria. Rośliny wytwarzają ujemne jony w następstwie transpiracji. Prysznic w naszym domu działa jak naturalny jonizator. Ten będący dziełem człowieka mini wodospad wytwarza dużą liczbę ujemnych jonów, dzięki czemu nasza codzienna kąpiel jest orzeźwiającym, pobudzającym i przyjemnym rytuałem i być może dlatego śpiewamy stojąc w jego strużkach wody. Krok trzeci. Usunąć źródła wewnętrznych zanieczyszczeń. Prawie wszystkie obiekty, których używamy w naszym codziennym życiu, emitują cząsteczki lub wydzielają gazy. A my tym się też odżywiamy, no taka jest prawda, wdychając je. Jest to szczególnie odczuwalne, gdy przedmioty są nowe. Powietrze w naszych pomieszczeniach możemy oczyścić poprzez stale uzupełniając ujemne jony w powietrzu przez wentylację lub innymi metodami. Ograniczając stosowanie chemii gospodarczej i przechodząc na środki czystości i farby, które nie zawierają lotnych związków organicznych. Skuteczne, naturalne alternatywy czyszczące zawierają sodę, ocet i boraks. Wietrząc czyszczone chemicznie ubrania na zewnątrz przed wniesieniem do domu. Kupując i stosując niewielkie ilości produktów chemicznych, co eliminuje konieczność przechowywania ich w domu. Krok czwarty. Zainstalować jonizator powietrza wytwarzający ujemne jony. Otwieranie okna w celu wymuszenia cyrkulacji świeżego powietrza często jest niepraktyczne z powodu silnego zanieczyszczenia środowiska na zewnątrz. W wielu dużych biurach korporacyjnych otwieranie okien jest w ogóle niemożliwe. Stałe elektryczne generowanie niezbędnych ujemnych jonów w zamkniętym środowisku przy pomocy jonizatora powietrza jest skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem. Obfitość ujemnych jonów wytwarzanych przez jonizator niweluje statyczne dodatnie ładunki zgromadzone na wewnętrznych powierzchniach. Przy wyborze jonizatora powinniśmy zachować rozwagę, wystrzegając się ekstrawaganckich twierdzeń ich producentów. Efektywność wielu tych urządzeń po pewnym czasie znacząco spada lub wytwarzają one potencjalnie szkodliwe produkty uboczne w postaci ozonu lub innych tlenków, które wdychane przez dłuższy czas mogą być destruktywne dla zdrowia. Krok piąty. Unikać sztucznych materiałów. Tworzywa sztuczne generują ładunki dodatnie, które przyczyniają się do pogorszenia parametrów środowiska wewnątrz budynków. Jeżeli to możliwe, wybieramy ubrania i meble wykonywane z naturalnych materiałów. Odtwarzanie świeżego powietrza w pomieszczeniach jest pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać w celu odzyskania fizycznej i psychicznej równowagi. Świeże powietrze ułatwia radzenie sobie ze stresem. Rada brzmiąca weź głęboki oddech, aby się zrelaksować i wyciszyć, jest zawsze aktualna. Ale właśnie w środowisku ujemnie zjonizowanego powietrza. Drodzy Państwo, no długo trochę wyszło. Ja myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Nie będę mówił o następnych rzeczach, bo to nie ma sensu. Lepiej przyswoić sobie temat dzisiejszy. Myślę, że często zapominany przez nas, gdzieś tam odkładany na dalszy plan. Powietrze ma ogromne znaczenie i myślę, że po tym dzisiejszym programie no, zaczniecie Państwo zwracać uwagę na to, bo tak naprawdę to jest coś, bez oddechu by nas nie było tak naprawdę.
czym się tak naprawdę odżywiamy również. Warto się nad tym zastanowić i zrobić tak naprawdę trochę niedużych rzeczy w kierunku poprawy własnego środowiska, w którym funkcjonujemy. Zresztą swoją drogą zobaczcie, dużo jest takich elementów, gdzie no dzisiaj mamy prawie wszystko sztuczne, plastikowe. Ludzie się zachłystują niektórzy takimi elementami, no ale czy to jest ten kierunek? A później za to, co naturalne, kiedyś było tanie, po jakimś czasie płacimy 10 razy więcej. Życzę Państwu mądrych wyborów, owocnych przemyśleń i zapraszam do programu za tydzień. A na dzień dzisiejszy już serdecznie dziękuję. Myślę, że warto było dzisiaj pochylić się nad kwestiami związanymi z powietrzem, bo tak naprawdę wszystko oddaje swoje cząstki do powietrza, my to wdychamy. A przy ilości oddechów, jakie wykonujemy, no może się okazać, że to ma bardzo, bardzo duży wpływ na stan naszego zdrowia i samopoczucia. Dziękuję Państwu serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień. Zapraszam oczywiście do korespondowania i dzielenia się swoimi opiniami na maile, które tutaj na końcu podaję.